W 2016 roku mija dokładnie 70 lat od 1946 roku, który był rokiem powołania nowych klubów, organizacji i stowarzyszeń sportowych. Chcemy cały rok uczynić taką dobrą okazją do przypominania osiągnięć, dobrą okazją do przypominania tego, co było wspaniałe i co jest często wspaniałe w sporcie wałbrzyskim. To jest również budowanie tożsamości naszego miasta. Sport w utworzeniu tych podwalin polskiego Wałbrzycha grał ogromną rolę. To, że Wałbrzych sportem stoi, świadczy chociażby ilość wybitnych sportowców rozpoczynających swoją wielką karierę właśnie tu. Koszykówka i piłka nożna była niegdyś chlubą naszego miasta. Mamy wielu olimpijczyków mieszkających lub pochodzących z Wałbrzycha, a wśród nich takie nazwiska jak Marian Szeja, Agnieszka Wieszczek, Urszula Włodarczyk, Roman Magdziarczyk czy uhonorowany wczoraj tytułem Zasłużony dla miasta wybitny koszykarz Mieczysław Młynarski. Mamy się czym pochwalić, nowe boiska, hale sportowe, sprzęt i nowe również zastępy sportowców. Myślę, że Wałbrzych słynny był sportem i jest słynny nadal i będzie słynny. Nasza baza sportowa przyciąga do Wałbrzycha sportowców z całego świata, ale służyć ma przede wszystkim i jego mieszkańcom.